strefa euro prawdopodobnie może się uratować w tej grupie 6-7 krajów w północy. Absolutnie nie powinniśmy się spieszyć do strefy euro. Najpierw powinniśmy poczekać, żeby oni się jakoś tam załatwili. Myślę, że jeżeli Europa się zachwieje, jeżeli wejdzie w recesję albo chociażby w długookresową stagnację, to to się nie wykręcimy tak łatwo. Wielki kryzys wyprodukował Hitlera. Ja myślę, że nie musimy snuć tak pesymistycznych prognoz. Sebastian Ogórek, Wirtualna Polska, a w studiu profesor Ryszard Bugaj, ekonomista. Dzień dobry. Były doradca świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panie Ryszardzie, to już koniec greckiej tragedii? Chyba nie. Myślę, że to jest... Oczywiście jest dużo niepewności i niewiedzy i ci, którzy mówią, że wszystko wiedzą, jak to będzie, to udają. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to będzie trwać i to może to trwać zarówno w tej wersji, kiedy Grecy odrzucą pakiet, referendum, jak i w tej wersji, kiedy przyjmą, bo to niekoniecznie będą wiedzieli, do czego to prowadzi. Niektórzy ekonomiści już stwierdzili, że ten plan ratunkowy, który ma mieć taką daleką perspektywę, bo do 2020 roku, to w zasadzie to on jest nierealny, no bo skoro tutaj nie można dogadać się co do takich najmniejszych szczegółów, to co dopiero patrzeć w takiej długiej perspektywie? Są bardziej fundamentalne powody, dla których można mieć wątpliwości co do jego realności, bo co muszą zrobić Grecy? No Grecy, załóżmy, że plan przyjmą, że zostanie im obniżenie, to zadłużenie, to jednak resztę zadłużenia muszą obsługiwać. To znaczy muszą wytworzyć jakąś nadwyżkę dla obsługi tego zadłużenia, żeby jednak dalej swój dług zmniejszać i deficyt, żeby zmniejszać. No jeżeli gospodarka światowa wejdzie w okres, ja już nie mówię recesji, ale stagnacji, to Grekom będzie bardzo trudno uzyskiwać taką stopę wzrostu, żeby z tej stopy wzrostu i z przychodów do sektora finansów publicznych wygospodarować kwotę znaczną jednak na obsługę swojego zadłużenia. Więc jedna z obaw jest taka, że jeżeli oni będą na siłę dusić deficyt, to zwrotnie ten deficyt będzie dusił ich wzrost gospodarczy. To co powinno się stać? Powinniśmy wydzielić Grecję poza Unię Europejską, poza strefę euro? Myślę, że jest małe prawdopodobieństwo, żeby strefa euro przetrwała w pełnym składzie obecnym. To znaczy, myślę, że prawdopodobieństwo, że południe odpadnie, być może bez Włoch, jest dość duże, a strefa euro prawdopodobnie może się uratować w tej grupie 6-7 krajów w północy, to znaczy Francja, Niemcy oczywiście, Belgia, Holandia. Gdzie na tej mapie Europy, kiedy ona się Pana zdaniem tak podzieli, będzie Polska? My będziemy tym północą, czy biednym wschodem? Mnie się wydaje, że my powinniśmy aspirować do jakiejś trzeciej pozycji jeszcze. To znaczy, nie sądzę... Czyli Europa trzech prędkości, już nie dwóch. Z punktu widzenia euro to dwóch. To znaczy, myślę sobie, że nie powinniśmy się spieszyć do strefy euro. Absolutnie nie powinniśmy się spieszyć do strefy euro. Najpierw powinniśmy poczekać, żeby oni się jakoś tam załatwili, żebyśmy zobaczyli, co to znaczy. To na przykład, na ile to będzie także integracja polityczna, bo wszyscy są właściwie zgodni, że bez postępów integracji politycznej strefy euro nie można utrzymać. No, ale może się okazać, że ta integracja polityczna to oznacza po prostu tyle, że reszta Europy jest po prostu pod komendą Niemiec i Francji. Czy powinniśmy wtedy wejść do strefy euro? Ja bym się patriotycznie nie unosił, ale bym zapytał, czy nam się opłaca to w kategoriach społecznych i ekonomicznych. Myślę sobie, że są wątpliwości. Na razie, kiedy strefa euro boi się recesji, u nas dane są zaskakująco dobre makroekonomiczne. Tak, ale nie przywiązywałbym do tego wielkiego znaczenia. Wie pan, do nas rzeczywiście z różnych bardzo ważnych powodów, ale też powodów, które są jak gdyby rezultatem splotu pewnych bieżących okoliczności. Kryzys dotarł słabo i ciągle z tego mamy pożytki, że dotarł ten kryzys słabo. Natomiast myślę, że jeżeli Europa się zachwieje, jeżeli wejdzie w recesję albo chociażby w długookresową stagnację, to się nie wykręcimy tak łatwo. Przez ten pierwszy kryzys przebrnęliśmy taką suchą stopą, no ale gdzieś tam zadłużyliśmy się pod ten kurek wysokości 55%. No właśnie. To zależy jak pojmujemy kryzys. Jeżeli kryzys utożsamiamy z recesją,
no to w tym rozumieniu Polska była zieloną wyspą, nie było recesji. Natomiast jeżeli kryzys potraktujemy jako głębokie perturbacje, no to oczywiście ten kryzys nas dotknął i my mamy deficyt w tym roku pewnie około 6% on wyniesie PKB i mamy dług publiczny, który podchodzi pod ten próg ostrożnościowy. Odchodząc już od Polski, a tak patrząc na to, co się dzieje na świecie, przed chwilą liczyliśmy te kryzysy, że był pierwszy, będzie drugi. My weszliśmy w taką fazę, w której właśnie te kryzysy będzie można liczyć, czy to już będzie taka permanentna, wie pan, permanentny stan? My właśnie musimy rozróżnić dwie rzeczy, to znaczy musimy rozróżnić cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej od kryzysów. Tak mi się wydaje, że to jest rozsądne, żeby rozróżniać. Jeżeli chodziłoby o to, że to jest cykliczny rozwój kapitalizmu, to trzeba by się było z tym jakoś tam pogodzić. Natomiast przez kryzys ja bym tu taką mam propozycję, żebyśmy rozumieli takie zdarzenie, które musi prowadzić do pewnych zmian w systemie ustrojowym, w ustroju społeczno-gospodarczym. Mnie się wydaje. Mamy grupę ludzi na Wall Street, które chcą takich zmian ustrojowych. Ale nie wiedzą, co chcą. Nie wiedzą, co chcą. Zresztą obawiam się, że w ogóle mamy tu deficyt podaży, koncepcji. Ja bym powiedział tyle. Gospodarka w krajach rozwiniętych, ale także Polska w dużym stopniu jest w Polsce od 20 lat, ale na Zachodzie od 30 lat do 80 roku, jest kierowana takim dyrektywą neoliberalną, która przewidywała ogromne powiększenie imperium rynku, skomprymowanie państwa opiekuńczego bardzo poważnie. No i spłaszczenie podatków oczywiście. I mnie się wydaje, że te zalecenia, one dzisiaj wykazują także swoje słabości. Nie twierdzę, że jest powrót do prostej formuły tego kapitalizmu powojennego z lat 50., 60. do połowy lat 70. Ale też nie sądzę, iżby ta formuła neoliberalna była do utrzymania, chociaż wielu tak uważa. Profesor Balcerowicz opublikował ze 2 miesiące temu taki artykuł, który powiedział, nie kryzys kapitalizmu, tylko kryzys myślenia. Jeśli mamy taki kryzys i są ludzie wściekli, co by nie mówić, na Wall Street na przykład, są. W Polsce... Nie tylko na Wall Street, w Europie, w wielu krajach. W Europie dokładnie, w Grecji to już nawet za mocno wściekli, bym powiedział. Wie pan, ale jak ich uderzono. I żadnych zmian nie ma. To na co my czekamy? Gdzie ten kryzys dryfuje? W którą stronę? Dlatego, że trzeba zdać sobie sprawę. Niech pan zobaczy, gdzie te kryzysy, one się obracają przeciwko całej klasie politycznej. To nie jest tak, że oni mówią, skreślimy tych rządzących, wybierzemy tych. Oni się obracają przeciwko całej klasie politycznej. I mnie się wydaje, że z tego punktu widzenia trzeba się zastanowić, co się będzie dziać z obecnym modelem demokracji. Ja bym wolał, żeby on niektórzy mówili o wojnie. I to nie ekonomiści, niezależni, tylko przesada. Poważni. Ja wiem, kto to mówił. Ja bym chciał, żeby ten system demokracji ewoluował w kierunku, powiedziałbym, takiej formuły bardziej republikańskiej, wspólnotowej. Ale nie można wykluczyć także tego, że on będzie ewoluował w kierunku, no powiedziałbym, takich formuł półdyktatorskich. One mają pewną tradycję. A dzisiaj mamy takie formy półdyktatorskie? To jest taka plutokracja, rządy takiego pieniądza? No mamy z tej chwili, z tego punktu, trochę tak. Moim zdaniem trochę tak, oczywiście. Niech pan zobaczy, w Stanach Zjednoczonych no niesłychanie trudno jest zaprzeczyć twierdzeniu, że ten kryzys ma korzenie między innymi we wzroście gigantycznym nierówności. Ale nie ma takiej siły w systemie politycznym, demokratycznym Ameryki, żeby zlikwidować przywileje podatkowe dla najzamożniejszych ludzi, dla najbogatszych ludzi, dla bogaczy. No, wielka nie kłótnia ma o premię dla bankowców, tak? To też jest fenomen, że pieniądze dostały banki, banków, a nie dostali ludzie, którzy nie mieli na spłatę kredytu. Widzimy związkowców i oburzonych, którzy stawiają namioty, związkowcy w Polsce palą opony, prawda? Ale nie widzimy tych facetów w gabinetach, którzy załatwiają interesy. Mhm. Oni są wydajniejsi, dużo sprawniejsi. Więc trzeba tu postawić pytanie o równowagę społeczną i polityczną i o losy demokracji. Jedno jest pewne. Nie skończyła się historia. Podsumowując, to w którą stronę my dryfujemy? Że dryfujemy w kierunku zaburzeń, w kierunku zmian. Natomiast co się z nich wykrystalizuje,
przyznaje się do bezsiły. Ja mogę powiedzieć, co ja bym chciał. Wie pan, to jest pytanie. Jeżeli, Przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale jak z panem ostatnio raz rozmawiałem, to pan mi powiedział, że sytuacja, to było jeszcze latem przed słowami ministra Rostowskiego, to pan mi powiedział, że sytuacja przypomina tę sytuację wielkiego kryzysu i wszyscy wiemy, jak ona się skończyła w 1939 roku. To były pana słowa. Dzisiaj... Podtrzymuję z jednym oczywiście ograniczeniem, to znaczy wielu ludzi uważa, że wielki kryzys wyprodukował Hitlera. Ja myślę, że nie musimy snuć tak pesymistycznych prognoz, ani prognoz wojennych. Ale rozmawiałem niedawno z jakimś dziennikarzem, on mi podsunął pewną taką formułę, która uważam, że jest dobra. On pytał, a może taki scenariusz jak Chavez? A no właśnie, być może. Tylko, że Chavez jest uznany za lewicowca. Takiego autorytarnego lewicowca. Możemy sobie wyobrazić autorytarną formułę liberalną. Autorytarną politycznie oczywiście, ale liberalną w rozumieniu ochrony imperium rynku, w rozumieniu ochrony indywidualnych dochodów przed redystrybucją. Koniec historii, jeszcze sobie trochę chyba poczekamy. Na pewno pan ma czas. To nie na pewno to nie będzie to dziesięciolecie, na pewno to Grecja jeszcze będzie musiała na ten koniec historii zapracować. Będziemy żyć w ciekawych czasach. Będziemy żyli w ciekawych czasach i to jest w zasadzie jedyny pozytyw tej naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Ryszard Bugej.